No więc teraz już witam Państwa na kolejnym, czyli trzecim spotkaniu naszym pod tytułem Umarli mówią. Chciałbym tylko przypomnieć Państwu, że na pierwszym spotkaniu mówiliśmy o różnego rodzaju uzależnieniach, które ludzie popadają. To mogą być naprawdę bardzo różne rzeczy i hazard, ale także i nawet dieta i oglądanie telewizji. Od różnych rzeczy możemy się uzależnić. Poza tym mamy cały szereg informacji, które do nas docierają. Jest niezwykle ważne to, żebyśmy umieli też sami decydować o tym, bo przecież w naszym ręku jest pilot i możemy wyłączyć coś albo przełączyć na inny kanał. Nikt nas nie zniewala, więc mamy wolną wolę, możemy o tym decydować. Oczywiście wiele instytucji, wiele przedsiębiorstw, kompanii, które chcą dotrzeć jak gdyby z reklamą do nas, i tak jak stwierdziliśmy na tym spotkaniu, że wiele rzeczy jest wyolbrzymionych, wiele rzeczy jest przerysowanych, nieprawdziwych. Mówiliśmy o zjawisku tak zwanej iluzji, a więc czegoś, co nie jest zgodne z prawdą. Ale ludzie temu ulegają, dają się manipulować. No i oczywiście dzięki temu popadają nieraz w różne tarapaty, także i finansowe. Na drugim spotkaniu mieliśmy temat taki dosyć poważny, mianowicie mówiliśmy o spirytyzmie, o tym, że istnieją jakieś duchy, istnieją jakieś demony, które potrafią się komunikować z człowiekiem, i mamy cały ten dział, jak gdyby obszar tematyczny dotyczący spirytyzmu, a więc seanse spirytystyczne, wywoływanie duchów. Mówiliśmy o zjawisku opętania również, a więc bardzo groźnych rzeczach. Natomiast na dzisiejszym wykładzie, którego tytuł brzmi Dlaczego jest tyle cierpienia na świecie, będziemy starali się sięgnąć jak gdyby genezy cierpienia. Czy możemy mówić o pierwszym takim zjawisku jak cierpienie na naszej ziemi? Muszę Państwu powiedzieć, że ja nie jestem tak mądry i aż tak inteligentny, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania, które się nasuwają nam, i wątpię, żeby ktokolwiek na tej ziemi mógł kompetentnie odpowiedzieć. Ale chcielibyśmy dzisiaj sięgnąć do wypowiedzi samego Pana Jezusa, do wypowiedzi biblijnych, które rzucają pewne światło, gdzie możemy szukać przyczyn. Dlaczego człowiek jest zły często? Dlaczego powoduje tyle zamieszania? Dlaczego ludzie są tacy agresywni? Skąd się to bierze? Czy tutaj jakieś odpowiedzi możemy znaleźć? Więc postaramy się jako chrześcijanie, jako wierzący ludzie sięgnąć do największego autorytetu, jakim jest właśnie sam Pan Jezus, Jezus Chrystus i w ogóle Biblia. Tak więc spróbujmy dzisiaj ten temat podjąć. Dlaczego jest tyle cierpienia na świecie? Najczęstsze pytania i stwierdzenia, jakie padają z ust ludzi, to pierwsze to co? Dlaczego ja? Dlaczego mnie to dotknęło? Dlaczego ja? Mogło dotknąć wszystkich ludzi, ale czemu ja? Czy ktoś się na mnie uwziął? Czy może Pan Bóg zagiął, moglibyśmy powiedzieć, parol na mnie? Dlaczego to dotyczy mojej rodziny? Czemu nieszczęścia spadają właśnie na moją rodzinę? Pewnie Państwo z takimi wypowiedziami się spotykali, a może nawet sami zastanawiali się, czemu pewne rzeczy spotykają jak gdyby w większym wymiarze niektórych ludzi niż pozostałych. Oczywiście oskarżenia nieraz padają, gdzie był Pan Bóg, jeżeli coś się złego stało. No ponieważ ludzie w większości jednak wierzą, że Pan Bóg istnieje, więc rzeczy takie nadzwyczajne, które się dzieją, przypisują Panu Bogu. I te dobre, ale najczęściej te złe również. Albo padają stwierdzenia.
zasłużyłem na tę karę, tak? Godzę się z tym, spotyka mnie, rozumiem. Jako chrześcijanie nazywamy nieraz pewnego rodzaju zachowania grzechem, więc mówimy, no cóż, cóż, za te grzechy muszę odpokutować, albo mówimy do kogoś, zasłużyli na tę karę. Więc jak było to wielkie tsunami kilka lat temu w Tajlandii, to dotyczyło tego miejsca i tego wybrzeża, gdzie było bardzo dużo lokali rozrywkowych i niektórzy mówią, a zdemoralizowane miejsce, Pan Bóg ich pokarał. Na pewno to jest wina za to, co oni właśnie tam robili. Więc poszukujemy odpowiedzi. Niektórzy mówią tak, przecież jak się przyjrzymy przyrodzie, to zawsze były jakieś zalane tereny. Jak się sięga najdalszych jakichś statystyk, to rzeki występowały ze swoich koryt. Pewne cykle jakby przyrody wskazują na to, że niekoniecznie to jest kara Pana Boga, ale po prostu tak przyroda reaguje. Poza tym, jeżeli zabetonowaliśmy bardzo duże obszary wokół domów, to ta woda nie zawsze ma też się gdzie podzieć, więc to wszystko tymi korytami betonowymi płynie. Niektórzy poszukują odpowiedzi takich właśnie transcendentnych, a może wróżka powie mi, dlaczego to się stało, czemu to mnie spotkało, czemu żona mnie opuściła, czemu mąż mnie opuścił, dlaczego to się wszystko dzieje. Więc gdzieś tam ludzie próbują szukać, czy właśnie karty Tarota, to co jest im znane, próbują sprawdzać, czy może tam znajdą jakąś odpowiedź. Niektórzy znowu mówią, no dobrze, nie przesadzajmy, może to zbieg okoliczności. Jakbyś wyjechał 5 minut później, to już tego wypadku by nie było. Ale akurat zjechałeś się w tym momencie, że ktoś z naprzeciwka jechał, musiało się to zdarzyć. A niektórzy mówią, po prostu takie jest przeznaczenie. Jak masz zginąć, to zginiesz. Nawet pod prysznicem, prawda? Jak się to ma stać? Niektórzy w to właśnie wierzą, w przeznaczenie. Oczywiście niektórzy mówią, to na pewno jest kara Boża za pewne zachowania ludzi, więc Bóg reaguje. Tak czy inaczej, ludzie często zwracają się w kierunku nieba. Zresztą znacie Państwo takie przysłowie polskie, jak trwoga to do Boga. Tak to ludzie na luzie żyją, jakoś to się wszystko toczy. Ale kiedy przychodzą jakieś poważne kataklizmy i nie można tego racjonalnie wytłumaczyć, wtedy mówią, spoglądają w niebo i pytają się, Panie Boże, czy to jest właśnie Twoja kara. No oczywiście najbardziej boli wtedy, kiedy odchodzą nasi najbliżsi. I to jest najwyższy stopień stresu, jaki możemy przeżywać, jeżeli nasi najbliżsi umierają. Trudno to porównać z jakimś innym stresem w tej skali, jak gdyby zaangażowania naszego umysłu i naszego serca, jak bardzo to wpływa na naszą psychikę, to muszę Państwu powiedzieć, że kiedy mój ojciec umarł, byłem z nim dosyć mocno zaprzyjaźniony. Wydawało mi się, że jako dorosły mężczyzna jestem w stanie sobie z tym poradzić. No trudno, musimy się z tym pogodzić, nie odwrócimy tej sytuacji. Ale przez cały rok miałem dziwne jakieś fizyczne objawy, które zmusiły mnie pójść, żeby zrobić wyniki krwi. I pani doktor, oglądając wyniki, mówi, wszystko jest w porządku, ale chciałam pana zapytać, czy nie przeżył pan ostatnio jakiegoś stresu głębokiego? Ja mówię, owszem, tak, mój tato zmarł. A i pewno pan boi się, że pan też umrze. Ja mówię, no nie ukrywam, że trochę też się boję. Wobec tego ona pogłaskała mnie po głowie, dorosłego mężczyznę, i mówi, wszystko z panem w porządku. I wiecie państwo, jak to zadziałało? Że nigdy więcej już tych objawów nie miałem. Co znaczy
wpływ stresu albo potem odblokowanie czy uspokojenie, prawda, psychiczne człowieka. Więc tak czy inaczej śmierć należy do tych najstraszniejszych naszych właśnie przeżyć. Takim symbolem w Biblii osoby, która straciła bardzo wiele, bo i dzieci, i majątek był Ijob. Czasami mówimy, to są cierpienia wręcz Ijobowe. I popatrzmy już w czasach właśnie Ijoba. Ijob zadawał pytanie też Panu Bogu, dlaczego ludzie cierpią? I to są te słowa, na to odpowiedział Ijob i rzekł: dziś moja skarga pełna jest goryczy, bo jego ręka zaciążyła na moich westchnieniach. Tak to jest ujęte nieco poetycko. O, gdybym wiedział, jak go znaleźć, mowa jest o Bogu, jak dojść do jego trybunału, przedłożyłbym mu moją sprawę, a moje usta napełniłbym dowodami, tak? Czyli ja mam pewne pretensje, ja mam pewne uwagi, ja nie rozumiem tej tragedii, ja nie wiem, dlaczego się ona dzieje. Gdybym ja mógł do tego tronu samego Pana Boga wnieść te moje prośby, te moje uwagi, ten mój komentarz, chciałbym, żeby On odpowiedział na moje pytania. Chciałbym poznać słowa, którymi by mi odpowiedział i dowiedzieć się, co mi powie. Więc popatrzmy, przed wieloma, wieloma wiekami ludzie w podobny sposób reagowali, tak jak i my dzisiaj reagujemy na cierpienie, szukając odpowiedzi gdzieś tam właśnie w przestrzeni, gdzie Pan Bóg istnieje. Muszę Państwu powiedzieć, że istnienie Pana Boga jest to niewątpliwie akt naszej wiary, że Pan Bóg istnieje. Owszem, tak, ale można tego osobiście doświadczyć. Doświadczyć, czy istnieje, czy odpowiada na nasze pytania, modlitwy. Wiecie Państwo, w Lublinie kiedyś miałem taką okoliczność, gdzie prowadziłem kursy odwykowe od palenia tytoniu. Bardzo dobry kurs, bardzo skuteczny, pomaga wielu ludziom. I między innymi na to spotkanie, na ten kurs przychodził jeden ze znanych aktorów polskich, bardzo znanych. I kiedy ten kurs realizowaliśmy wspólnie, bo to była taki rodzaj interakcji, pytania, rady, znowu rozmowa i tak dalej, i tak dalej. Więc przez te 5 dni realizowaliśmy to i na końcu jest taki moment, kiedy pytamy ludzi, prelegenci pytają, co najbardziej z tych wszystkich rad pomogło. I jedna z naszych rad, to jest rada tylko dla wierzących ludzi, ci, którzy nie wierzą w Pana Boga, nie słuchają wtedy tej rady, ale jest taka propozycja dla tych, którzy są wierzącymi. Więc jeżeli chcecie, żeby ten kurs był skuteczny, jeżeli chcecie przezwyciężyć ten nauk, drodzy Państwo, to możecie także się modlić o to. I znam bardzo wiele przykładów ludzi, którzy dzięki temu zwyciężyli. No i tutaj mamy ten kurs. Ja się pytam, co Państwu najbardziej pomogło? Zgłasza się właśnie ten aktor i mówi: proszę Państwa, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale mnie ze wszystkich rad, tych racjonalnych, mądrych, sprawdzonych, najbardziej pomogła mi modlitwa. Ja mówię: o, to ciekawe, a jak to się stało? On mówi: proszę Państwa, zamykałem się w łazience, bo nigdy nikt mnie nie widział modlącego się w rodzinie. Więc żeby się pomodlić, chodziłem do ubikacji. Zamykałem się i rozmawiałem w taki sposób: Panie Boże, jeżeli istniejesz, bo nie byłem, mówi, pewny tego, jeżeli istniejesz, to błagam Cię, tyle lat palę, pomóż mi przezwyciężyć ten nauk. I przynajmniej przez ten okres, kiedy spotykaliśmy się, ten człowiek, ten znany człowiek, rzucił palenie tytoniu. My wiemy z doświadczenia, ja się potem już nie komunikowałem z nim, ale praktycznie większość tych ludzi, która rzuca palenie, nie wraca do tego.
I takich ludzi bardzo wiele spotykamy w urzędach, w różnych miejscach, gdzie dziękują, że już nie palą. Mam nadzieję, że on też nie pali. Ale publicznie nie wstydził się powiedzieć, co mu najbardziej pomogło. On mówi, ja nie mogłem dnia wytrzymać bez papierosa. Ja tu piąty dzień nie palę, a ja jeden za drugim musiałem wypalać papierosa. Więc mówi, to jest szokujące dla mnie zwycięstwo. Więc my możemy Pana Boga doświadczyć na podstawie własnej rozmowy, własnej modlitwy z Panem Bogiem, czy On istnieje. I Job tak rozmawiał. Ja bym chętnie porozmawiał z Bogiem. Ja bym chętnie nawet przedstawił swoje zarzuty. I cała ta księga opowiada nam, że Pan Bóg reagował na modlitwę Joba. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście Państwo sami tego doświadczyli i sprawdzili. No więc Pismo Święte mówi, że nie tylko ziemia jest zamieszkana, że gdzieś we wszechświecie, nie wiemy gdzie i jak daleko, tego nie wiemy, ale że istnieją jakieś cywilizacje, że istnieją istoty. I oczywiście sam Pan Jezus na to zwracał uwagę, że tak właśnie jest. Możemy powiedzieć, ja w to nie wierzę. Możemy powiedzieć, skoro Pan Jezus mówił, to coś jest na rzeczy. I teraz, kiedy przyglądamy się i czytamy na ten temat właśnie w Biblii, tutaj akurat mam Biblię, Biblia Tysiąclecia, która jest używana w Kościele rzymskokatolickim. I w tej Biblii właśnie możemy przeczytać informacje o tym, że gdzieś tam w tej przestrzeni przebywa Pan Bóg. Księga, tak zwana Księga Daniela, mówi o tym, że aniołów jest dziesiątki tysięcy razy 10 tysięcy. Mnóstwo istot anielskich, które przebywają. Nie wiemy w jakim rejonie, nie wiemy gdzie w tym wszechświecie, ale wiemy, że oni istnieją. Wiemy o tym, że istnieje także Pan Bóg. I możemy na ten temat się dowiedzieć właśnie w tej księdze. Chciałbym Państwu teraz zacytować pewną ciekawą myśl, która będzie nas prowadziła jakby do takiego wytłumaczenia, dlaczego na ziemi jest tyle cierpienia. Dla mnie, gdy to pierwszy raz czytałem, było absolutnie odkryciem. Oczywiście tekst ten jest tak ujęty troszeczkę poetycko, ale spróbujmy go przeanalizować. Mowa jest o jednym z wybitnych, ważnych aniołów w tym wszechświecie. I czytamy ten tekst. Żyłeś sobie w Edenie, w ogrodzie Pana Boga. Na twym płaszczu widniało 1000 drogich kamieni. Rubin, topaz, diament, chryzolit, onyks, jaspir, szafir, karbunkul, szmaragd. Ze złota były dzwoneczki i trąbki. Wszystko wykonane już w dzień twego stworzenia. Dowiadujemy się, że ten anioł został stworzony, że jest dziełem Pana Boga. Ale jednocześnie, jak gdyby przyozdobieniem jego wyglądu były najdroższe kamienie. Wiecie Państwo, my dzisiaj zastanawiamy się na tym, że są różne drogie kamienie, bardzo drogie. Ale Pismo Święte opisuje, że tak naprawdę te kamienie złote, one służą gdzieś tam we wszechświecie i nie tylko, służą jako coś zupełnie zwykłego, że te istoty mogą to posiadać w wielkich ilościach. Tym nikt nie handluje, tym nikt nie zarabia, nikt nie zabija się za tymi szmaragdami. One po prostu są, tak jak ubranie, które możemy ubierać i one ozdabiają. Popatrzmy dalej, co jest opisane o tym aniele. Umieściłem cię z opiekuńczym cherubem na górze świętej Pana Boga. Czyli jest jakaś góra, możemy mówić jakaś stolica, jakieś miejsce wyróżnione, nazwane górą Pana Boga. Chadzałeś bezpiecznie wśród żarzących się węgli. Życia uczciwego byłeś też przykładem, czyli ten anioł
jako stworzony był dobrym stworzeniem. To nie jest tak, że się nie udał Panu Bogu ten anioł, ale że był doskonały w swoim postępowaniu. Byłeś przykładem, poczynając od dni pierwszych Twojego stworzenia, aż do dnia, w którym znalazło się w Tobie zła wiele. Oczywiście, gdy czytałem pierwszy raz ten fragment, zastanawiałem się, jak to, czy Pan Bóg tworzy złe istoty, złych ludzi, złych aniołów? Nie, czytamy wcześniej, że oni byli doskonali, oni byli dobrymi istotami, tak? Tak samo jak człowiek się rodzi, chociaż z nami no, jest to skomplikowane, bo aczkolwiek wychowanie może bardzo dużo, ale jednak trochę dziedziczymy genetycznie pewne przynajmniej skłonności do określonych zachowań. Ale tam, kiedy te pierwsze istoty jakby wyszły z rąk Stwórcy, były absolutnie doskonałe. Idźmy jeszcze dalej, będziemy próbowali przeanalizować od strony jak gdyby właśnie trochę psychologicznej. Dlaczego to się stało? Prowadząc swoją kupiecką działalność, czyli swoją jakby aktywność, dopuszczałeś się przemocy i rozlicznych grzechów. Co to jest grzech? Według definicji Pisma Świętego jest to przestąpienie prawa Bożego, tak? A więc to był ten grzech. I dlatego strąciłem cię z góry Pana Boga, a cherub opiekuńczy zgotował ci zagładę pośrodku. Przypominam, tak to jest poetycko ujęte. W każdym razie sens jest taki, że w pewnym momencie ten anioł zaczął czynić zło. Mało tego, zaczął jakby frontalnie się przeciwstawiać Panu Bogu. Swoją aktywność rozwinął, przemoc, rozliczne grzechy. Dlatego Pan Bóg musiał cię, innymi słowy, usunąć, prawda? Idziemy dalej. Serce wciąż miałeś przepełnione czym? Pychą. A więc dotykamy pewnej cechy, która zdominowała, no właśnie, kogo? Nazwijmy go, bo to imię się pojawi, Lucyfer. O, ktoś powie, to z jakiejś szopki noworocznej. Muszę Państwu powiedzieć, Lucyfer to nie jest brzydkie imię, tylko ono się już źle kojarzy. Lucyfer z hebrajskiego dokładnie oznacza nosiciel światła. Czyli ten, który jest światłością, jest istotą niesłychanie wybitną, piękną, mądrą. I takie imię posiadał właśnie ten anioł. Wszystkie inne potem imiona, które są mu przypisane, są już konsekwencją jego działania i jego postępowania. A więc Lucyfer, niezwykłe piękno, i to spowodowało, że był przepełniony pychą. W końcu uwierzył, że on jest wybitny, on jest lepszy niż inny. Do tego stopnia wybitny, że może sięgać po najwyższe zaszczyty. Zmarnowałeś również całą swoją mądrość z powodu blasku, który cię otaczał. I na ziemię cię powaliłem, widowiskiem cię czyniąc dla królów. Widowiskiem. I do dzisiejszego dnia niektórzy się naśmiewają, a Lucyfer, wiem, to te rogi kosmaty z ogonem. Nic podobnego. To jest rzeczywiście karykatura postaci, jaką był, czy nawet jest wciąż jeszcze Lucyfer. Pośród mnóstwa twoich występków, nieuczciwością twojego kupiectwa zbezcześciłeś wszystkie sanktuaria twoje, czyli wszystkie te święte miejsca, ważne miejsca, te wszystkie zaszczyty, które miałeś, ty wszystko to zmarnowałeś zbezcześciłeś przez swoje zachowanie. Z ciebie ogień dobyłem, ażeby cię strawił na oczach wszystkich patrzących na ciebie i przemienił cię w proch zwykły, co leży na ziemi. Musimy wiedzieć, że
aniołowie to są istoty duchowe, ale są stworzeniami. I tak jak Pismo Święte mówi, to Bóg podtrzymuje życie w całym wszechświecie. Jeżeli ktoś odłącza się od Pana Boga, to jego egzystencja w pewnym momencie się kończy, nawet jeżeli jest aniołem. Dlatego, że Pismo Święte mówi, iż nieśmiertelny jest tylko Bóg. I to On podtrzymuje to życie, On jest dawcą życia. Czytamy dalej. Na widok Twojej zdumiały się znające Cię ludy. Postrachem stałeś się dla wszystkich i na zawsze istnieć przestałeś. Oczywiście On istnieje dalej, o tym będziemy za chwilę czytali, ale w tym sensie swojego splendoru, powagi swojego stanowiska, które posiadał właśnie w niebie. I o tym właśnie możemy przeczytać w jednej z ksiąg tak zwanego Starego Testamentu, czyli Księdze Ezechiela. Możecie Państwo tam sięgnąć do 28 rozdziału i przeczytać ten fragment. Idźmy dalej. Ten fragment bardzo dużo nam mówi, on jest z kolei zapisany w Księdze Izajasza. Księga Izajasza była napisana mniej więcej około 800 lat przed naszą erą. Izajasz to był prorok, sługa Pana Boga i Pan Bóg mu pewne rzeczy pokazał i mówi, zapisz to w księdze po to, żebyśmy my do dzisiejszego dnia mogli czytać. A więc tylko dodam tutaj dla wątpiących, jest to oryginalnie ta sama księga, księga Izajasza, jaka była spisana, więc tu nie ma możliwości, że ktoś coś przekombinował, dopisał, napisał współcześnie. Nie, to jest rzeczywiście ta stara księga. Jakże, czytamy, jakże ty spadłeś aż z niebios, ty gwiazdo poranna, synu jutrzenki, Lucyfer. No to właśnie syn jutrzenki. Jak to się stało, że leżysz na ziemi, ty, któremu służyły wszystkie narody, ty, któryś sobie mówił. I teraz, proszę Państwa, proszę na to zwrócić uwagę, na to zdanie. Wstąpię na niebiosa, to był plan Lucyfera, i przejdę ponad gwiazdami bożymi, i tam sobie tron mój ustawię. I zasiądę na wzgórzu zgromadzenia, aż na północnych krańcach. Wstąpię na wierzchołek chmur czarnych i stanę się podobnym do Najwyższego. No możemy powiedzieć, że wielkie ambicje miał Lucyfer. On był stworzeniem, ale ponieważ był tak wybitnym stworzeniem, że w pewnym momencie uwierzył, że on może zrównać się nawet z samym Panem Bogiem. Jak stworzenie może myśleć, że może być równe samemu Stworzycielowi? Nie ma wyższej postaci ponad Pana Boga. Ale ten anioł, który później nazwany jest tak zwanym upadłym aniołem, który zgrzeszył, który się, innymi słowy, zbuntował przeciwko Panu Bogu, ten anioł ważył się, jak inny przykład mówi Pisma Świętego, zrównać się z Najwyższym, czyli samym Panem Bogiem. Kiedy tak czytałem te fragmenty, zastanawiałem się no znowu nad tym, jak to jest możliwe, żeby istota dobra stworzona przez Pana Boga postępowała źle. Myślałem nad tym i zastanawiałem się, ale drodzy Państwo, gdy czytamy całą Biblię, gdy czujemy tę logikę jak gdyby działania Pana Boga, musimy mieć na względzie jedną rzecz, że Pan Bóg tworzył rzeczy doskonałe, tak samo i człowieka, gdy stworzył. Doskonałe. Ale objawem tej doskonałości jest wolna wola istot, które Pan Bóg stworzył. Innymi słowy, Pan Bóg nie tworzy serii stworzeń, które są zaprogramowane, które są bezwolne, które nie potrafią mieć jak gdyby swojego zdania. Wiecie, jak takie manekiny nakręcane, prawda, na sprężynkę, które się tylko tak poruszają i mówią chwała Panu, chwała Panu, chwała Panu. Pan Bóg nie tworzy takich stworzeń.
Pan Bóg stworzył ludzi i istoty, które czują, które przeżywają, które abstrakcyjnie myślą, które oceniają, które mogą podjąć decyzję dobrą lub decyzję złą i znają konsekwencje złych decyzji. Wiedzą, że kiedy pójdą w stronę na przykład buntu, to może się to skończyć dla nich źle. Tak więc Pismo Święte mówi, że nie tylko Lucyfer się zbuntował, ale zaczął tworzyć jakby koalicję różnych aniołów przeciwko Panu Bogu. Był przy tym niezwykle ostrożny i niezwykle inteligentny. Robił to w sposób niezwykły, dlatego że otwarty bunt spowodowałby, że niektóre istoty by powiedziały, co ty robisz, Lucyferze? Przecież Pan Bóg jest wielki. Dlaczego my mamy się przeciwko Niemu buntować? Do czego nas to doprowadzi? Wiecie, gdy ktoś jest w zakładzie pracy, wyobraźmy sobie taką sytuację, no i zostaje dyrektorem ktoś z takiego tak zwanego awansu społecznego, może z konkursu i tak dalej. I teraz ktoś inteligentny mówi tak, no fajny ten nasz dyrektor, co o nim sądzicie? No pewnie, bardzo dobry jest. No też tak uważam, że jest dobry. Ale właściwie można byłoby niektóre rzeczy trochę usprawnić, nie sądzisz? Może to trochę inaczej byśmy zrobili, tamto trochę inne, ale tak to jest okej. Okay. Dobra, temat zostawiamy. Za jakiś czas znowu. Jest w porządku, dyrektor, ale można by jeszcze pewne rzeczy poprawić. Mogłoby być lepiej. No jest dobrze, ale mogłoby być lepiej. To jest inteligentne działanie kogoś, kto chce podważyć autorytet dyrektora. I w pewnym momencie inne osoby pracujące mówią, no tak, no wiesz co, że masz rację, no bo nawet nie dostrzegłem tego. No można by to zmienić, poprawić. Lucyfer działał niezwykle inteligentnie, ale działał tak skutecznie, że Księga Apokalipsy, czyli ostatnia księga Biblii, mówi, że Lucyfer doprowadził do buntu jedną trzecią aniołów gdzieś tam, jak my to nazywamy, właśnie niebem. W niebie jedną trzecią aniołów. To jest ogromna rzesza, kiedy mówiliśmy na początku, że 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed tronem Pana Boga. Więc nawet sobie tych cyfr nie wyobrażamy, ile tych istot anielskich i jedna trzecia z nich została zbuntowana przeciwko Panu Bogu. No więc ktoś z Państwa może zapytać, dobrze, to Pan Bóg nie wiedział, że Lucyfer się, jeżeli on wszystko wie, to nie mógł go zlikwidować? Przecież mógłby to zrobić i nie byłoby tego całego dramatu. Dobre pytanie, ale drodzy Państwo, tłumacząc to nawet po ludzku, na logikę, jeżeli znajduje się w jakimś kraju tak zwana opozycja, to co robi się z opozycją? Jakoś tam likwiduje, prawda, żeby jak najmniej miała głosu. Są takie kraje, gdzie opozycja jest więziona, tak? Prezydent chce się pozbyć opozycji, więc zamyka w więzieniu. Gdyby Pan Bóg zadziałał tak w stosunku do Lucyfera, to jaka myśl mogłaby się zrodzić w umysłach tych inteligentnych istot, ale przecież nie boskich istot, które mogłyby jak ocenić Pana Boga? Przecież Lucyfer może źle nie chciał. Dlaczego Pan Bóg jest taki srogi? Dlaczego się pozbył Lucyfera? Dlaczego? Przecież on źle nie chciał, tak? Więc ta jedna trzecia, która została wprowadzona w błąd, powiedziałaby, to jest nie fair, to jest nie w porządku. Dlaczego Pan Bóg tak postąpił? Więc w tej całym układzie Pan Bóg pozwolił na jedną rzecz, żeby aniołowie mogli się przekonać, czym jest zło w swojej istocie, do czego ono może doprowadzić, do jakich konsekwencji to może doprowadzić. Wiecie, kiedy Państwo jako dorośli ludzie czasami nie możecie czegoś przerwać, mówicie, dobrze, niech się inni przekonają.
Poczekamy, tak? Zobaczymy, jak to zadziała. Jakie to przyniesie konsekwencje. Wy o tym wiecie, jakie przyniesie, ale inni o tym nie wiedzą. Jesteście zmuszeni, żeby czekać. To była Lucyfera ogromna, ale zarazem sprytna, inteligentna zagrywka. I Pan Bóg się na to zgodził. Do pewnego momentu, do tak zwanego otwartego konfliktu, gdzie już Lucyfer wprost przeciwstawił się Panu Bogu. I o tym właśnie czytamy, że Bóg postanowił go po prostu usunąć z nieba. I czytamy teraz, dlatego weselcie się, mówi Księga Apokalipsy, weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż co? Stąpił do was diabeł, pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Pałający wielkim gniewem. To znaczy nie mógł zrealizować swoich planów w niebie. Został usunięty. Został usunięty. Mógłby być usunięty w różne miejsce. Dlaczego na ziemi? Dlatego, że jak czytamy całe Pismo Święte, to nie trudno się domyśleć, że my, jako ludzie, żeśmy zaakceptowali Jego obecność na ziemi za sprawą tego, co zrobił Adam z Ewą. Gdyby tego nie zrobili, diabeł prawdopodobnie musiałby mieć inne, znaleźć sobie miejsce. A więc weselcie się niebiosa, bo zostaliście uwolnieni od problemu. Natomiast problem przeniósł się na naszą ziemię. I to jest wypowiedź z objawienia świętego Jana, czyli z Apokalipsy, czyli jeden z umiłowanych uczniów Jana, na polecenie samego Pana Boga napisał o tym, on tego nie wymyślił, napisał o tym, że nasza ziemia jest zagrożona od demona, jakim jest Lucyfer i jego, czyli wprost nazwany diabłem i jego aniołów. Tak malarz sobie wyobrażał tego upadłego anioła. Chcę tylko powiedzieć, że z całą pewnością aniołowie nie mają skrzydeł, żeby fruwać, proszę Państwa, bo skrzydła są symbolem pewnym, symbolem przemieszczania, szybkiego przemieszczania. Stąd aniołowie są malowani właśnie ze skrzydłami. Popatrzmy na inny tekst. Z kolei apostoł Piotr napisał, jeden z apostołów, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Teraz ktoś z Państwa siedząc na krześle może powiedzieć, no zaraz, ale gdzie ten diabeł jest, tak? Gdzie on jest? Za chwilę pójdę do domu, już planuję sobie, zjem kolację. Gdzie ten diabeł jest? Za chwilę będziemy o tym mówić. Piotr apostoł wiedział, co mówi, czuwajcie, czyli bądźcie czujni, dlatego że diabeł chodzi wokoło was, wokół waszej rodziny, wokół różnych ludzi i próbuje coś zrobić, próbuje coś zamieszać tak, ażeby go pochłonąć, czyli innymi słowy pożreć, uwikłać w coś, tak, spowodować, że ten człowiek straci swoje człowieczeństwo. Nie spotykacie takich ludzi? Otóż zdarza się to często. Wszystko zaczęło się już na początku, kiedy, no tak malarz sobie to wyobrażał, historię Kaina i Abla. Kain zabił swojego brata. Ja się nad tym zastanawiam, przecież oni nie pochodzili z patologicznej rodziny. Dlaczego zabił swojego brata? Dlatego, że dobro, miłość, szczęście graniczy z nieszczęściem, z agresją, ze śmiercią. I nieraz Państwo mogliście się przekonać, gdy ktoś zareagował nie tak jak zwykle, mówicie, skąd u niego taki demon? Co się z nim stało? Ja go znam jako dobrego człowieka, a nagle wszystko zło z niego wyszło. Dlatego, że gdzieś przekroczył granicę, gdzieś przestał być czujny. I między dobrem jest granica bardzo cienka, gdzie jest zło. I na początku historii świata brat zabija brata.
Kto go nauczył zabijać? Nikt. Wiedział, nim oczywiście Kainem powodowała zazdrość, więc zabił swojego brata. I do dzisiejszego dnia takie zachowania mają miejsce w różnych przestrzeniach, gdzie człowiek pozbywa się drugiego człowieka, ponieważ ma jakiś określony cel. Rzekł więc do nich, mowa jest o Panu Jezusie, widziałem jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. I drugi fragment. A zaraz potem wszedł w niego szatan, rzekł więc do niego Jezus, czyń zaraz, co masz czynić. Przeanalizujmy. Pierwszy fragment mówi Jezus tak. Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. A więc Jezus przestrzega ludzi. Pamiętajcie, na tej ziemi nie jesteście sami. Jest szatan, są jego aniołowie. Bądźcie czujni. Dalej popatrzmy, jak to się objawia. Znamy historię Judasza. Judasz, który sprzedał swojego mistrza, czyli Jezusa Chrystusa, za ile srebrników? Za 30, dziękuję bardzo, srebrników. Ale popatrzcie, jak określa to zachowanie sam Pan Jezus. Przeczytajmy. A zaraz potem wszedł w niego, czyli w Judasza, rzekł szatan, rzekł więc do niego Jezus, czyń zaraz, co masz czynić, to, co zaplanowałeś, czyni. Ale Jezus mówi, że jeżeli ktoś dopuszcza się niegodziwego czynu, zdrady, zabójstwa, całego szeregu innych jakby rzeczy, kradzieży i tak dalej, jest innymi słowy inspirowany przez szatana. On nie musi tego robić. On ma wolną wolę, tak jak aniołowie mieli wolną wolę w niebie. Chcę zaznaczyć jeszcze przy tej okazji buntu w niebie, że choć 1/3 aniołów zbuntowała się przeciwko Panu Bogu, to jednak 2/3 nie zbuntowało się. Czyli to nie było tak, że Lucyfer działał i każdy szedł ufając mu. 2/3 aniołów powiedziało, nie, my nie damy się zbuntować. My wiemy, kim Pan Bóg jest. Nie damy się nikomu zmanipulować. Lucyfer działa, podpowiadając pewne myśli, ale to ty i ja decydujemy, jak chcemy się zachować. Więc tutaj słabością Judasza były zawsze pieniądze. To był jedyny apostoł, którego nie powołał osobiście Pan Jezus. On przyszedł sam do Jezusa i zaoferował swoje usługi. Pan Jezus pozwolił mu pozostać. Pieniądze były jego słabością. I szatan wykorzystał to. Oczywiście możemy domniemywać, że Judasz może myślał o tym, że Pan Jezus i tak się z tego jakoś wykaraska, byśmy powiedzieli. Ale niestety jego czyn niósł za sobą konsekwencje dalsze. A teraz popatrzmy, to tam rzecz dotyczyła Judasza. Ale Piotr był tym, który mówił do Jezusa, ja pójdę wszędzie tam, gdzie ty pójdziesz. Ja jestem gotowy umrzeć za ciebie. I popatrzmy, jak Piotr się w pewnym momencie, apostoł, zmienia. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, czyli Jezusa Chrystusa, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na ciebie. Chodzi tutaj o pewien kontekst wypowiedzi. Pan Jezus mówił do uczniów, że przyszedł na tę ziemię, żeby oddać życie. Że przyszedł zrealizować ważny plan ratowania ludzi. Ale Piotr miał taką wizję Jezusa, takiego troszkę, przepraszam, Wałęsy, który, wiecie, była dominacja Rzymu. Trzeba było się wyzwolić z tej okupacji, więc Jezus, który uzdrawiał ludzi, Jezus, który karmił ludzi, tysiące ludzi, mógł być takim przywódcą narodu. I Piotr zwrócił uwagę Jezusowi, że ja nie rozumiem, dlaczego ty masz umierać. Zbudujmy królestwo na tej ziemi, zbudujmy potęgę, wyzwólmy się spod okupacji rzymskiej. No więc tak Piotr zareagował.
Czy kim on, czy czym był inspirowany, czytamy dalej. Jezus mówi do niego tak, a obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, jak? Szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Czyli zachowanie Piotra było, no delikatnie mówiąc, niestosowne, niewłaściwe. Słowa nie były inspirowane jakby duchowością, rozumieniem planu zbawienia, z którym przyszedł Jezus Chrystus. On po prostu patrzył materialnie, tu i teraz, zbudujmy królestwo. I Jezus, to dla nas jest ważne, mówi do Piotra, który towarzyszył mu w wielu miejscach, idź precz szatanie. Czy Piotr był szatanem? No nie. On był dalej Piotrem. Ale wypowiadał słowa, które gdzieś tam w intencji pobrzmiewały tym, czego chciał szatan. A więc splendoru, władzy, pieniędzy i tak dalej. I za Piotrem. Za Piotrem, Piotr nie był opętany przez szatana, ale za Piotrem stały jak echo słowa samego szatana. Dlatego z pewną jakby litością Jezus spoglądał na Piotra, ale wiedział, że za Piotrem stoi szatan, który takie słowa właśnie wypowiada. Jeżeli ktoś przychodzi do ciebie i zaczyna obgadywać kogoś innego, albo kogoś totalnie niszczyć, jego godność, albo buntować ciebie, żebyś zrobił czy zrobiła coś złego, to niekoniecznie ta osoba jest szatanem wprost, ale za tą osobą stoi szatan, który poddaje najgorsze, najbardziej dramatyczne projekty, które ty możesz zrealizować. Ale to ty decydujesz, tak jak Piotr mógł decydować, jak Judasz mógł decydować. Ale za całym złem gdzieś tam stoi, jak mówi Jezus Chrystus, szatan. I to może dotyczyć nie jakichś opętanych złych ludzi, tylko ludzi, którzy byli bardzo blisko Jezusa. A więc ludzi, którzy modlili się, którzy byli i słyszeli wszystko, co Jezus mówił. A więc w każdych warunkach, w każdym miejscu może pojawić się ktoś, kto będzie inspirowany przez szatana, jeżeli będzie mówił złe rzeczy. Możecie sobie Państwo odpowiedzieć na to, gdy pomyślicie o życiu, o tym, co się dzieje, nawet w kraju u nas, co się dzieje na świecie. Kto za tym stoi wszystkim? Popatrzmy dalej. A jeżeli chodzi o pewnego rodzaju choroby, musimy mieć świadomość, że pewne choroby są oczywiście nabyte, dziedziczne i tak dalej, i tak dalej. Ale może być i taka sytuacja. Ojcem waszym jest diabeł. On był mężobójcą od początku, wprawdzie nie wytrwał. I teraz ta historia. Jezus, ujrzawszy ją, pewną kobietę, przywołał ją i rzekł do niej, kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. Krótko mówiąc, uzdrowił ją. I teraz mówi dalej tak. Czy tej, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać tych pęt? Czy kobieta 18 lat chorowała? I on mówi, szatan związał ją od 18 lat. Czy ja źle zrobiłem, że ją uwolniłem od tej choroby? A więc za pewnymi chorobami stoi wprost szatan i powoduje te choroby. Dlatego jest coś takiego, jak mówimy, jak egzorcyzmy, prawda? Albo modlitwa nad osobami, które są zniewolone chorobą. Dlatego, że Bóg może ich jakby wydobyć z tej choroby. Stąd jutro będziemy mówić, czy wierzysz w cuda, więcej na ten temat. Ale już dzisiaj Państwu sygnalizuję, że właśnie szatan jest tym, który stoi za wieloma chorobami. Nie chcę tutaj powiedzieć, że za każdą chorobą, żeby tak to oczywiście nie zabrzmiało, ale również jest za to odpowiedzialny. Apostoł Paweł, jeden z tych takich pierwszych gorliwych chrześcijan, niezwykle wykształcony, mówi tak, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, a więc
z rzeczami jakby dotykalnymi, które możemy zweryfikować, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Gdyż bój toczymy, czyli jest jakaś walka. Oczywiście, dlaczego ja Państwu o tym mówię? Mówię dlatego, żeby uświadomić Państwu, ja tych słów nie wymyśliłem, ja tylko czytam i potwierdzam to, o czym mówi Pan Jezus, prawda? To On te słowa wypowiedział. On czy apostołowie, że powinniśmy być świadomi tego, że wokół nas rozgrywa się jakiś bój. Jeżeli ktoś nie jest świadomy tego boju, to łatwo go zaskoczyć, łatwo go zmanipulować. I taki człowiek mówi, no co się stało? Dlaczego taka tragedia? Kto winny? Pan Bóg winny za to jest. Oczywiście, że Pan Bóg. No dobrze, ale Jezus Pan mówił o tym, że jest ktoś, jest Lucyfer, jest diabeł. Chyba nie. A czytała Pani Biblię? No nie czytałam, nie mam czasu. No to skąd ta wiedza ma przyjść? Dlatego my o tym mówimy dzisiaj. Dlaczego są zniewolenia? Dlaczego są opętania? Dlaczego są te złe zjawiska? Dlatego, że Pan Jezus wyraźnie o tym mówił i przestrzegał. Oto popatrzmy sytuację. Gdy wyszedł na ląd, mowa jest o Jezusie, wyszedł z łodzi, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A więc naprzeciw Jezusowi wyszedł ktoś, kto był właśnie opętany. I tak jak sprawozdaje Ewangelia według świętego Łukasza, że był opętany przez demony. To nie jest tak, ktoś powie, a to nienormalny chyba człowiek jest. Może tak też być. To już specjaliści muszą się wypowiedzieć. Ale może być też i opętany przez demony. I przed tym właśnie przestrzega Jezus Chrystus. Mamy różnego rodzaju opętania, albo może inaczej, zniewolenia. Wiecie Państwo, ja również i w rodzinie mam przykład osoby, która jest zniewolona alkoholem. Nie jestem w stanie w żaden sposób pomóc, oprócz tego, że się wciąż modlę i wspieram tę osobę. Ale gdy się przyglądamy im, wyglądają nieludzko, zwłaszcza wtedy, kiedy są pijani. Żal. Naprawdę wielki żal, ale patrzymy, co może się stać z człowieka, który przecież ma swoją godność. Jak to Pismo Święte mówi, został stworzony na obraz i podobieństwo samego Pana Boga. Ale co robi zniewolenie? Ktoś stoi za tym, żeby upodlić człowieka. Popatrzmy na ludzi, którzy za wielkie pieniądze wstrzykują sobie rozmaitego rodzaju świństwa, a potem nawet niektórzy umierają nawet na skutek dopalaczy. Zobaczcie Państwo ten brzuch znowu. To jest też zniewolenie pewnego rodzaju, tak? Bo umówmy się, ja też tu nie mam się za bardzo czym chwalić. Trzeba nad tym pracować, proszę Państwa. Trzeba nad tym pracować, dlatego że jedzenie jest też nałogiem, prawda? Jest nałogiem. Popatrzmy na człowieka, który jest pełen wyobraźni, jak to teraz on będzie to spożywał, prawda? Albo młody człowiek, który je te różne śmieciowe rzeczy i my to tolerujemy, mówi, synku, jedz, jemu brzuch rośnie, ma 14 lat, jedz, synku, żebyś się najadł. No dobrze, niech się naje, ale czy koniecznie tym? Prawda? No więc musimy być ostrożni, podobnie papierosy, podobnie także i alkohol, różnego uzależnienie od kawy, która też robi swego rodzaju spustoszenie nadużywana w organizmie. No albo także, jak już mówiliśmy na pierwszym spotkaniu, od komputerów, od przekazu medialnego i tak dalej. Wszystko może stać się nałogiem. Drodzy Państwo, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, żeśmy z żoną obserwowali
niektórych ludzi. Muszę powiedzieć, że my jesteśmy chudoby, jakby to ktoś powiedział, w Polsce. Zrobiłem parę zdjęć z ukrycia, nie będę tu pokazywał, w każdym razie pamiętam na lotnisku trzeba było meleksem takiego pana wieźć do samolotu, zajmował kilka miejsc. Obserwowałem tego pana, który meleksem został podwieziony do toalety i tam bokiem wchodził, bo przodem się nie mieścił do toalety, tak. Obserwowałem osoby, które jadły w McDonaldzie, ale moja żona się wyleczyła z kompleksów. Mówi, co ty do mnie masz? Mówi, ja chudzina jestem w porównaniu z tym, co tam żeśmy obserwowali. Ja mówię, wiesz co, siedź tak, bo ja chcę zrobić zdjęcie tam jednej osobie, która z tyłu siedziała. Wygląda to strasznie, ale my zmierzamy w tym kierunku. Wiecie państwo, co powoduje między innymi właśnie to nadmierne jedzenie? To, że niemalże do każdego sklepu, jak wchodzisz, to najpierw wchodzisz przez restaurację. Zniewalające zapachy. Tak sobie mówisz, no dobra, nie, idę coś kupić. A potem wracasz, mówisz, a może sobie w nagrodę coś kupię. I już jesz. Ktoś, kto to dobrze przemyślał, dba o twój wygląd i kondycję twoją. Więc bardzo jest to niebezpieczne. Mówimy o pewnym zniewoleniu. Nie możemy się oprzeć. Ja przypominam sobie, no akurat mój tato nie był taki gruby, ale jak był w pewnym wieku, starałem się dbać o jego wygląd i przyszedłem i mówię do niego, czemu ty jesz tę zupę na kolację? Oj, co ty się czepiasz mnie? Jem łyżkę zupy na kolację? A łyżka zupy to była taka chochla cała, jakiegoś krupniku, prawda, z mięsem. Ja mówię, na kolację to jesz? Muszę mieć jakieś przyjemności. Znacie państwo to pewnie z doświadczenia, ale to jest rodzaj zniewoleń, słabości. Gdzieś tam w tle tego wszystkiego jest ktoś, kto życzy nam jak najgorzej. To jest właśnie szatan. I to, do czego Pan Bóg nas namawia, o czym możemy przeczytać w Piśmie Świętym, to do zdrowego stylu życia, do dobrego życia, do smakowania życia. Natomiast wszelkie patologie, za to w jakimś sensie odpowiedzialny jest właśnie ten upadły anioł. Możemy popatrzeć na właśnie alkohol. Piłeś, nie jedź. Możesz zostać mordercą. Kto na to zwraca uwagę? A potem pisze się na nagrobku, Bóg tak chciał. Bóg tak chciał? Żeby młody człowiek się upił, wszedł na motocykl i się roztrzaskał? On tego chce, ale dokładnie tego chce szatan, dlatego że chce, żeby wszystkie komentarze najgorsze szły w kierunku właśnie Pana Boga. Żeby Jego oskarżyć za wszystko. 90% Polaków chce, aby pijanych kierowców karać ostrzej niż dotąd. Polacy mają już dość pijanych kierowców, dlatego są między innymi za tym, aby konfiskować pojazd, dożywotnio zabierać prawo jazdy, nakładać wysoką grzywnę, a tych, którzy spowodowali śmierć, wsadzać na wiele lat do więzienia. My o tym mówimy, my o tym piszemy, takie są badania, ale nic się za wiele pod tym względem nie zmienia. Podobnie jest styl życia, czyli to, jak my się odżywiamy i jak ciężko pracujemy, co powoduje zawały serca. I dziś kobiety pracują zawodowo równie intensywnie jak mężczyźni. Prawda? Choroby sercowo-naczyniowe są jednymi z najczęstszych przyczyn zgonów. W Polsce na nadciśnienie cierpi 8 milionów Polaków, czyli niemal co trzeci dorosły, a kolejne 9 milionów osób może być zagrożonych chorobą. Liczba młodych pacjentów z nadciśnieniem rośnie z roku na rok, a więc młodzi, czyli przed 30 rokiem życia. Więc popatrzmy, jak to wygląda właśnie. Ktoś też prowadzi ten kocioł i ten zawrót, w którym my uczestniczymy. Inną rzeczą, która niszczy ludzi, jest brak przebaczenia. Popatrzmy, co mówi Pan Bóg, a co ludzie czynią.
Kto z nas nie czuł się kiedyś skrzywdzony? Ktoś z nas nie cierpiał z powodu niesprawiedliwego potraktowania i tak dalej? W domu, na podwórku, w miejscu pracy. Skrzywdzenie jest zwykle bardzo bolesnym wspomnieniem, do którego najczęściej niechętnie wracamy. Dotyczy to krzywdy doznanej i tak dalej, z przeszłości. I oczywiście ta krzywda gdzieś w nas jest, ona się rozwija. To jest porównanie jak do grypy, która nie jest leczona i w pewnym momencie może zaatakować naszą kondycję. Więc co Pan Bóg mówi na ten temat? Kiedy zapytano Go, ile razy powinniśmy sobie nawzajem wybaczać? Bo gdzieś tam na przykład Żydzi mieli taką teorię, że 7 to jest taka liczba doskonała. Jeżeli zawinisz 7 razy, ja ci te 7 razy przebaczę, ale 8 razu już nie będzie. A Pan Jezus, gdy pytali Go o to, tak popatrzył na ludzi, mówi nie 7 razy, ale 77 razy. To znaczy, najlepiej, gdybyś jak najczęściej przebaczał, żebyś z tym nie miał problemu, zrzucaj to. Miej świadomość, że każdy człowiek ma swoje zalety, ale i też wady. Ile można by małżeństw uratować, ile rodzin, ile różnych relacji międzyludzkich, gdybyśmy mieli świadomość tego, że wszyscy błądzimy. Ale jest ktoś, kto powoduje w nas zaciętość i mówi sobie, co, ja nie będę się upokarzał. Jak przebaczę raz, to ten ktoś będzie żerował na tym. Ja wolę przejść na drugą stronę. Ja nie podam ręki, ja nie będę z tym kimś rozmawiał, może on wyciągnie jakieś wnioski. Bardzo ważne jest wychowanie w naszym życiu. Wiecie Państwo, dzisiaj się często mówi na dzieci, och, to mój królewicz, to moja królewna. A ta królewna czy królewicz robi najgorsze rzeczy. Kiedyś wracałem ze Szwecji promem, i stałem na pokładzie u góry i zauważyłem matkę z dzieckiem. To dziecko robiło, co chciało i mówiło różne rzeczy złe wobec tej matki. No nie wszystko bym chciał powtórzyć, ale mniej więcej w tej tonacji. Odczep się, dlaczego ty łazisz za mną? I jeszcze tam jakieś przekleństwa. Ona mówi, no Arturku mój kochany, jak ty się zachowujesz? Wiecie, tak stałem i aż mnie nosiło. Mówię, jak ja bym był twoim ojcem, byś fruwał tu pod sufitem. Jak ty możesz tak się zwracać do matki? Ale to jest tak zwane bezstresowe wychowanie. Spróbujcie się włączyć, to zaraz matka będzie broniła. Co to pana obchodzi? To mój królewicz, tak? Więc tutaj gdzieś zachwiana była logika. Później takie dzieci wyrastają na egoistów, i dlatego potem wszystko się w życiu komplikuje. Ktoś za tym oczywiście stoi. Podobnie jak za zachowaniem w różnych miejscach, jak rzadko możemy zobaczyć właśnie takie sceny, prawda, kiedy ludzie się nawzajem przez całe lata szanują. Wszystko się dobrze zaczyna, kończy się dramatycznie. Gdy przyglądamy się naszemu Sejmowi, to jak ludzie się zwracają do siebie, prawda, nawet w różnych świętych sprawach, ręce precz od krzyża i tak dalej, jakże trudno jest rozwiązać konflikty na ziemi, ile agresji jest, ile tego wszystkiego. Ktoś za tym zamieszaniem, Pismo Święte mówi, stoi, po prostu szatan. I o tym wyraźnie mówi Jezus Chrystus. Tutaj mamy scenę z filmu Adwokat Diabła. Al Pacino, aktor znany amerykański, gra tutaj Lucyfera i daje różnego rodzaju pokusy młodemu adwokatowi. I w pewnym momencie, gdy ten adwokat chciał się wycofać albo też oskarżył, że te pokusy go spotykają, on mówi, przecież ty tego pożądałeś, ty tego chciałeś wszystkiego. Wiecie, to tak działa, że jeżeli mamy skłonność do czegoś i nagle się to wszystko wyda, to jakby diabeł chce powiedzieć, przecież ty tego tak naprawdę chciałeś, to ja ci to dałem. Dlaczego mnie oskarżasz? Ty chciałeś tego. I na tym polega właśnie zachowanie człowieka, że ja nie muszę w tą stronę iść. Ja mogę żyć
w pewnej też dyscyplinie, ale jeżeli chcę rzeczy złych, to oczywiście najprościej jest oskarżać. Nawet tak dramatyczne sytuacje, jakie przeżyliśmy w naszym kraju, do dzisiaj ludzie skaczą sobie do gardeł i mówią, kto jest Polakiem, kto nie jest Polakiem. Możemy zobaczyć też rodzące się dzieci, które na skutek różnych powikłań przychodzą na ten świat i kogo się najczęściej oskarża. No, że to Pan Bóg jest oczywiście winien tego wszystkiego, podczas gdy pewne warunki, pewne nawet uwarunkowania właśnie genetyczne powodują, że na tej ziemi takie rzeczy się zdarzają. Ktoś zniszczył tę ziemię, ktoś powodował, że ludzie wybierali najgorszą drogę. Tu mamy Freddie Mercury, który zmarł w 1991 roku, właściwie na własne życzenie, jego styl życia. Nie oceniamy oczywiście, zresztą wielki muzyk, wielce utalentowany, ale jakby czerpał całymi garściami z życia i to się zemściło. Nie potrafił się opanować, tak jak oczywiście setki, tysiące ludzi w Afryce. Ktoś za to odpowiada. Gdy patrzymy na ten świat i na to, na tą chęć zawłaszczenia tej ziemi, przecież nie dużej ziemi. Możemy powiedzieć, dlaczego? Jesteśmy w Oświęcimiu, prowadzimy wykłady w Oświęcimiu. Wiecie sami, jak to miasto, to miejsce zostało doświadczone właśnie. Dlaczego ludzie są tacy okrutni? Dlaczego człowiek tak niewiele jest warty? Dlaczego tyle okrucieństwa jest? Powiedział Jezus, szatan stąpił na ziemię i inspiruje tych ludzi. Jak gdyby bazuje, pracuje na emocjach, na tym ich pożądaniu różnych rzeczy, władzy, pieniędzy, zagarnięcia świata. A drugi człowiek, który stoi na przeszkodzie, musi być wyeliminowany. Muszą być wyeliminowane całe narodowości, żebyśmy mogli tylko my istnieć. Ty nie jesteś Polakiem, to ja jestem Polakiem. Ty nie możesz się nazywać Polakiem, ja jestem Polakiem. No zaraz, ale od pokoleń mieszkamy w tym samym kraju. To dlaczego ty tylko? Bo tak uważam, tak? Popatrzmy, ile jest tej agresji w nas. Pismo Święte mówi, szatan jest tym, który od początku inspirował ludzi właśnie do tego, żeby jeden drugiego w jakiś sposób eliminował. Na koniec spójrzmy na tego, który niesie dobro ze sobą. To jest Jezus Chrystus. Jego dzisiaj nie ma fizycznie wśród nas. Ale kiedy odchodził z tej ziemi, powiedział do apostołów, że ja będę z wami aż do skończenia świata. I On jest z nami poprzez to, że uczy nas poprzez Pismo Święte pewnych zachowań. Jakich zachowań? Ano na przykład takich, że mamy miłować nawet nieprzyjaciół. Że mamy innymi słowy powodować, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Pracujcie nad tym pokojem. Starajcie się wnosić najlepsze rzeczy w społeczeństwo. Starajcie się pomagać. Próbujcie się nawzajem zrozumieć swoje zalety i wady. To jest cały szereg, setki rad, które Jezus Chrystus pozostawił. Spośród nich największą tą radą i receptą są przykazania, które mówią, regulują nasz stosunek do Pana Boga i regulują nasz stosunek do drugiego człowieka. Co powinniśmy robić, czego nie powinniśmy robić. Wiecie Państwo, że gdybyśmy stosowali 10 przykazań Bożych, gdzie jest napisane nie kradnij, nie obgaduj, nie zabijaj, nie cudzołóż i tak dalej. Moglibyśmy wszystkie nasze domy pootwierać. Moglibyśmy nie zamykać naszych samochodów. Moglibyśmy ufać jeden drugiego. Nikt nikogo nie oszuka. Dzisiaj patrzymy na twarze ludzi, którzy mówią z ekranu i oszukują nas. Ale gdyby wszyscy byli lojalni wobec Bożego prawa, takie rzeczy by nie miały miejsca. Ktoś by przyszedł do was na przykład,
do domu, zapukał, powiedział, czy ja mogę się napić u państwa wody. Proszę, niech pan się tam obsłuży. Idzie do kuchni, nalewa sobie, wypija, życzę wam wszystkiego dobrego, wychodzi. Życzymy mu też wszystkiego najlepszego. Jak to ktoś do nas, jeden zamek, drugi zamek, trzeci zamek, zasuwę, tak, słucham pana, o co chodzi, tak? Tak my żyjemy, chrześcijanie, my jesteśmy chrześcijanami, boimy się jeden drugiego. Co to spowodowało? Ano to, że zamieszkał wśród nas szatan, który inspiruje, nie wiemy, co możemy się spodziewać po drugim człowieku. Dlatego rodzice często mówią, nie ufaj tak, nie bądź pewny. Więc rzeczywiście nie potrzeba by było policji, wojska i tak dalej, gdybyśmy zastosowali się tego i bali się Boga w tym rozumieniu szacunku. Jeszcze chciałem tylko państwu pokazać, że nawet na gruncie religijnym ludzie i to wypaczyli. Dlatego, że jedna religia zwalcza drugą religię, tak? I do tego stopnia, że jedni mordowali, tak jak w początkach chrześcijaństwa dawano chrześcijan na pożarcie lwom na arenach. I ludzie się cieszyli i bawili. Jest świetna zabawa, bo giną ci, którzy mają inne przekonania religijne. Popatrzcie państwo, na co nas stać ludzi wobec innych. Popatrzmy na okres średniowiecza, gdzie wynaleziono różnego rodzaju tortury tylko po to, żeby kogoś na siłę przekonać do czegoś, albo żeby się wyrzekł swojej wiary, swoich przekonań. Bóg czasami dopuszcza na nas doświadczenia. To doświadczenie łączy się czasami też z dobrobytem, co jest też hazardem. Marzymy o dobrym samochodzie. Będziemy pracować kosztem rodziny, kosztem zdrowia. Muszę mieć taki samochód. Muszę mieć taki dom. Po to żyję, żeby zdobyć taki dom. Muszę mieć super pracę. Jakiś rodzaj opętania. Muszę mieć pieniądze. Niektórzy ludzie są zaprogramowani tylko. Czy to nie jest szaleństwo? Jak Pismo Święte mówi, albowiem gdzie jest skarb twój, tam jest serce, tam będzie serce twoje. Tak? Możesz pozbawić się rodziny, szacunku i tak dalej. Muszę to mieć za wszelką cenę. To jest rodzaj jakby zniewolenia. Więc, drodzy państwo, to zaczyna się oczywiście w dzieciństwie, ale chciałbym, idąc dalej, kończąc dzisiejszy wykład, zacytować piosenkę, którą cytowałem na pierwszym naszym spotkaniu. Przepraszam najmocniej, to jest akurat ta piosenka, którą Edyta Gepert śpiewa właśnie. Ty, Panie, tyle czasu masz, mieszkanie w chmurach i błękicie, a ja na głowie mnóstwo spraw i na to wszystko jedno życie. A skoro wszystko lepiej wiesz, bo patrzysz na nas z lotu ptaka, to powiedz, czemu tak mi jest, że czasem tylko siąść i płakać. Tak. Ja się nie skarżę na swój los. Potulna jestem jak baranet, tylko mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz, Panie. Ile mam grzechów, któż to wie, a do liczenia nie mam głowy. Wszystkie darujesz mi i tak, nie jesteś przecież drobiazgowy. Lecz czemu mnie do raju bram prowadzisz drogą tak krętą i czemu wciąż doświadczasz tak, jak gdybyś chciał uczynić świętą? Z jednej strony wyrzut, a z drugiej strony ta tęsknota za tym, co dobre. Nie chcę się skarżyć na swój los. Nie proszę więcej, niż dać możesz. I ciągle mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz, Boże. To jest taka rodzaj jakby niepewności, czy Bóg jest ze mną. Dlatego wciąż szukamy odpowiedzi, którą możemy znaleźć tylko w niebie, tylko w rozmowie z Bogiem. Dlatego, drodzy państwo, możemy mieć różnego rodzaju zniewolenie czy rodzaj niewoli. Ale to, co możemy zdobyć, to wyzwolenie, o którym mówi Jezus Chrystus, jeżeli poznacie prawdę, prawda jest zawarta w Piśmie Świętym, jeżeli poznacie prawdę, to ta prawda wam pomoże.
Tam jest powiedziane, wyzwoli was. Będziecie się orientować, skąd to zagrożenie płynie i gdzie zdobyć siły, gdzie zdobyć ochronę. Pamiętacie państwo, jak na poprzednim wykładzie mówiłem, jeżeli coś napiera na nas, jeżeli jakieś demoniczne zjawiska się pojawiają w naszym otoczeniu, trzeba powiedzieć słowa w imieniu Jezusa Chrystusa, odejdź ode mnie. To jest jedyny ratunek, jedyna możliwość. I modlitwa, czyli kontakt z Bogiem. Więc drodzy Państwo, przedstawiłem coś, co opisuje Pismo Święte. Coś, co jest dla nas zagrożeniem. Ale z drugiej strony Pismo Święte mówi, że jedynym ratunkiem dla nas jest Jezus Chrystus. I choć Go nie ma fizycznie, możemy się modlić do Niego. Możemy z Nim rozmawiać. Możemy prosić o ochronę. I wtedy On czyni nas i lepszymi ludźmi, wrażliwymi, rozumiejącymi, a nie zaciekłymi, mściwymi, lecz szlachetnymi. I to jest jedyna droga, która czyni nas na tej ziemi lepszymi. Tyle na dzisiejszy wieczór. Dziękuję Państwu za uwagę. Jutro spotykamy się o tej samej godzinie i będziemy mówić o cudach. Czy wierzysz w cuda? Już dzisiaj chcę Państwu tylko nadmienić jedną rzecz, że nie każdy cud, który się zdarza, znowu, nie każdy cud jest od Pana Boga. Który nie jest, będziemy o tym jutro rozmawiali. Dobranoc Państwu, dziękuję.